ci, którzy przewlekle chorują, czy to na choroby serca, nerek, płuc, to przede wszystkim te osoby powinny podlegać szczepieniom. Mamy tę okazję. W tym tygodniu właśnie ruszyliśmy ze szczepieniami u osób przewlekle chorych i zachęcamy, proszę nie obawiać się szczepienia. Powinniśmy je wykonać, to nas zabezpieczy przed kontaktem z koronawirusem i powikłaniami, które on generuje. To na pewno zaostrzy i tak jak widzimy na przestrzeni ostatnich miesięcy, pogarsza funkcjonowanie pacjentów przewlekle chorych. Zachęcam do tego, żeby się szczepić. Szczepienie ich nie osłabi, przygotuje ich na spotkanie z tym wirusem, bo to jest nieuchronne, że tego wirusa prędzej czy później na swojej drodze spotkamy, tak? On nas zaatakuje. Szczepienie ma spowodować to, że nasz organizm będzie przygotowany na to spotkanie. On nie powoduje większych perturbacji w naszej chorobie. Na pewno nieprzygotowani poprzez brak szczepienia będziemy mieli większe problemy niż po szczepieniu.